Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. To jest punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na zadania powierzone Bezpiecznej Kraków na 2013 rok. I tutaj oddaję głos pomysłodawcy, inicjatorowi tego projektu, a więc przewodniczącemu Komisji Praworządności i Porządku Publicznego, panu Zbigniewowi Urmańcowi. Bardzo proszę Państwa. Bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo, przed państwem projekt Komisji Praworządności i Porządku Publicznego. Czego zacząć? Od tego, że od dnia 10 września tego roku mieliśmy 14 tysięcy złotych do wydatkowania na podległe, że tak powiem, służby, dla osób, którzy uczestniczą w programie Bezpieczny Kraków. Dzisiaj dostałem mrożącą krew, wziąłem informację pani Ali, 14 tysięcy zrobiło się na 11 900 dzięki decyzji pana prezydenta. W związku z tym szybka komisja, decyzja bolesna troszkę i podział następuje następująco. Dodatkowe patrole Straży Miejskiej, oddział przyczynowa kwota 3900. Dla policji zakup dwóch testerów trzeźwości. Są to testery, to nie są typowe automaty. To są te testery takie zbliżeniowe, kierowcy prawdopodobnie się z nimi już spotkali. Dla jednostki Straży Pożarnej Jodar G7 zakup zadymiarki wraz z oprzyrządowaniem. Jest to zadymiarka służąca do celów bardziej szkoleniowych, edukacyjnych, symulowanych ewakuacji, zadymiania po prostu tam w szkołach, w zakładach pracy. I jest to kwota 4000 zł. Opinia komisji pozytywna. Żeby nie zadymiać bardzo, dziękuję bardzo. Proszę o poparcie. Jako zarząd, w związku z tym, że to projekt uchwały, który otrzymał, mieliśmy możliwość zapoznania się, ale jak najbardziej popieramy intencję w zmieniu tego. Jest to ustalone też w Wydziale Bezpieczeństwa. Bardzo się z tego cieszę. Bo tam były też takie przepisy. Otwieram, proszę Państwa, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciał zadać głos? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych nie zał się w tej uchwale, proszę o podniesienie. Ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę, dziękuję, że zaprosiłeś do uchwały w tej sprawie.